Witajcie w cyklu podcastów Kwadrans dla zdrowia psychicznego w ramach projektu Korona z głowy, piękno z przesłaniem. Jestem Bożena Worono, dziennikarka i finalistka konkursu Miss Polonia. Wraz z Agnieszką Czajkowską-Wendorf, psycholożką i psychoterapeutką, dążymy do promowania zdrowia psychicznego wśród kobiet. Wiemy, że piękno zaczyna się od wewnątrz. Często skutki psychiczne są subtelne i niewidzialne dla oka, ale równie dotkliwe jak te fizyczne. A prawdziwe piękno nie polega na perfekcyjnym makijażu czy stylizacji, ale przede wszystkim na pewności siebie, umiejętności radzenia sobie z trudnościami i pozytywnym patrzeniu na świat. Dołączcie do nas, aby razem stworzyć przestrzeń, gdzie będziemy mogły rozwijać się i kwitnąć i poczuć tą siłę kobiecą. Do usłyszenia, do zobaczenia. W dzisiejszym świecie, gdzie presja społeczna, oczekiwania oraz wyzwania życiowe mogą być przytłaczające, niskie poczucie własnej wartości staje się coraz bardziej powszechne. I tu pytanie, Agnieszko, jakie czynniki przyczyniają się do kształtowania niskiego poczucia własnej wartości? No i tutaj pierwsze co, to sięgamy do rodziny i do naszego dzieciństwa. Jeżeli dziecko doświadczało dużo krytyki ze strony rodziców, rodzice często zwracali uwagę i oczywiście w dobrej wierze, natomiast często i pokazywali dziecku, że to, co robi, to nie jest dobre, że powinno się starać bardziej, bardziej i bardziej, czyli nie doceniali wysiłków, ale pokazywali niedociągnięcia, to niestety sprawia, że taka osoba będzie miała obniżoną samoocenę. Co jeszcze wpływa na obniżoną samoocenę? Gdy dziecko spotykało się z ciszą ze strony rodziców. Nazywamy to karaniem, milczeniem. Rodzic się obrażał na dziecko, bo dziecko zrobiło coś nie tak, czyli nie tak, jak rodzic sobie zażyczył. No i teraz rodzic wycofuje się z tej relacji, a u dziecka w głowie od razu pojawia się coś takiego, to rodzic może mnie porzucić, on mnie nie kocha. No więc dziecko sobie myśli, aha, czyli jak ja robię coś, co się nie podoba mojemu rodzicowi, to nie jestem dobry. Rodzic może mnie zostawić. I później takie dziecko staje się dorosłym, który ma obawy przed tym, żeby robić coś w zgodzie ze sobą, jeżeli ta druga strona chce inaczej, bo boi się odrzucenia. Kolejna rzecz, która wpływa na obniżenie poczucia własnej wartości, to wymagania, które są często nieadekwatne do możliwości dziecka. Czyli dziecko ma, nie wiem, pięknie czytać, ma mieć super oceny, ma, nie wiem, występować gdzieś, bo rodzic tego bardzo chce, a dla dziecka jest to ogromnym wysiłkiem. Dziecko mówi czasami, ja tego nie chcę, ja tego nie lubię, ale rodzic chce i koniec. Dziecko mówi, to jest dla mnie za trudne, a rodzic mówi, nie, wcale nie jest za trudne. Inna rzecz to pretensje, krzyki, albo też wyzwiska, mówienie do dziecka, że ty jesteś głupi, nienormalny, coś ciebie za dziecko. Albo mówienie, nic z ciebie nie będzie, z tobą to skranie boskie, przez ciebie to ja się denerwuję. I na przykład też rodzice czasami wpuszczają poczucie winy w dziecko i mówią tak, widzisz, to ty tak mnie zdenerwowałeś, że musiałam krzyczeć, albo że to przez ciebie wyzywałam, bo to ty mnie sprowokowałeś do tego. Albo mówią, tak, musiałeś dostać lanie, żeby to zrozumieć, żeby tak więcej nie robić. Czyli krzywdzą dziecko, usprawiedliwiają swoje zachowanie, to, że sobie nie poradzili tak naprawdę z emocjami, usprawiedliwiają i obarczają odpowiedzialnością za to dziecko. I wtedy takie dziecko staje się dorosłym, który bierze na siebie wszystkie, że tak powiem, winy świata, bo myśli, że cokolwiek dzieje się nie tak, to jest to moja wina. Ktoś jest niezadowolony z tego, co mówię, to jest to moja wina. Chcę postawić jakąś granicę, a chcę powiedzieć nie, a ktoś jest niezadowolony, czyli nie mam prawa tego zrobić, bo zaraz spotka mnie kara. Też wyśmiewanie dziecka. Czasami dorośli nie zdają sobie sprawy, że to wpływa
na obniżenie samooceny u dziecka, jeżeli rodzic się z tego dziecka śmieje, bo uważają, że to jest zabawne. A to nie jest zabawne, bo dziecko bierze to bardzo do siebie. Zdarzało mi się słyszeć, że rodzic mówi, no nie przesadzaj, tak? Nie wymyślaj, to nic takiego. I na jakiejś tam imprezie urodzinowej wszyscy się śmieją z tego dziecka, że coś tam zrobiło. A dziecko oblewa się całe poczuciem wstydu, gorszości, tak? Cała rodzina się ze mnie śmieje i jeszcze ci moi rodzice, zamiast bronić, to oni jeszcze wystawiają mnie na coś takiego. To jakim ja muszę być beznadziejnym człowiekiem, że tak się dzieje? Czyli nasze doświadczenia z dzieciństwa, tak, sprawiają, że mamy później obniżone poczucie własnej wartości. Dziecko potrzebuje tego poczucia, że jest kochane po prostu, bo jest. Nie jak będzie miało piątki, nie jak będzie miało jakieś dyplomy, nagrody, występy, nie. Kocham cię, bo jesteś i tyle. Nawet jak broję, tak, nawet jak broisz, tak. Może być mi przykro, okej. Coś może mnie zranić jako rodzica, gdy powiesz mi coś niemiłego, ale nadal cię kocham. I pamiętam, że ja swoim dzieciom to zawsze mówiłam. Nawet zadawały mi moje córki pytanie. A jak broję, to też mnie kochasz? Tak, też. Żeby dziecko wiedziało, że nie ma warunkowej miłości, bo to sprawia, że jest obniżone poczucie własnej wartości i wtedy robimy wszystko, żeby zadowolić drugą stronę. Nie siebie, tak? A wtedy nie żyjemy tym, czego my chcemy, tylko żyjemy oczekiwaniami innych ludzi. Tu w ogóle nasunęło mi się nawet takie pytanie, bo z tego poczucia wytwarza się też taki perfekcjonizm może. Oj, tak, no dokładnie tak. Jest całe morze perfekcjonistów. Nie? Ludzi, którzy stawiają sobie tak wysoko poprzeczkę. I czasami w ogóle nie mają szansy tam dobić, nie? Mhm. A dlaczego jest ta poprzeczka? Bo kiedyś, dawno temu rodzic ją tam stawiał. I my później mamy takiego uwewnętrznionego rodzica. Ta mama i tata dzisiaj już ci nic nie muszą mówić. Ty masz 30 lat na przykład i po prostu widzisz, o tam muszę, tam dosięgnąć tego, mieć, nie wiem, 5 fakultetów, doktoraty i nie wiadomo co jeszcze, tak? Żeby czuć zadowolenie z siebie. Wszystko, co robię, to nie jest wystarczająco dobre, to nie jest idealne. Tu powinnam tak powiedzieć, tu powinnam to zrobić, nie? Ciągłe obwinianie się, ciągłe pretensje. Pokłosie niestety tego, czego dziecko doświadczało w dzieciństwie. I tu właśnie mówimy o tych doświadczeniach. Przykre to jest bardzo, jak tego słucham. A powiedz, Agnieszko, czy są normy społeczne bądź wzorce, które mogą też kształtować takie niskie poczucie własnej wartości? Wiesz co, jeżeli chodzi o wzorce, to taki wzorzec kobiety, która ze wszystkim ma sobie radzić i ona ma być taką idealną i mamą, i żoną, i pracownicą, i córką, i przyjaciółką, i nie wiadomo kim jeszcze. I to sprawia, że są bardzo duże oczekiwania, tak, wobec takiej kobiety i wtedy kobieta jak widzi, że ktoś tak, że taka jest norma, no to chce sprostać tej normie i bardzo dużo oczekuje od siebie. Kiedyś, dawno temu, jak powiedziałam komuś, że mam panią, która sprząta mi w domu, to usłyszałam, że tak nie powinno być, ponieważ pani domu, która sobie radzi ze wszystkim, to ona sprząta sama, więc ja w ogóle jestem beznadziejna, że kogoś tam zatrudniam, prawda? Bo ja sama powinnam wszystko robić. A ja mówię, ale dlaczego? No przecież ja nie muszę tego robić, to może ktoś inny zrobić i wszystko jest jakby w porządku. Nie, idealna kobieta to wszystko robi sama. I co to jest? No jakiś wzorzec, bardzo szkodliwy dla nas. Ale jeżeli my będziemy tego słuchać, tak jakby z pokolenia na pokolenie i wierzyć, że tak jest idealnie i dobrze, no to potem nabawimy się ogromnej frustracji. Czasami pewne wzorce mówią o tym, że rodzic jak powinien się zachować wobec dziecka i jak się zachowa w jakiejś takiej, nie wiem, emocji mu puszczą, tak, i powie coś negatywnego do dziecka, podniesie głos, to od razu jesteś złym rodzicem. Nie jesteś złym rodzicem, tylko jesteś rodzicem, który nad sobą nie zapanował. Tak? I pewnie trzeba wtedy dziecko przeprosić, powiedzieć, że no, nie powinnam krzyczeć, przepraszam ciebie, nie zapanowałam nad emocjami. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my się nie ulegali tym wzorcom, bo narzucamy sobie bardzo duże wymagania tego, jak powinno być idealnie.
Nie ma ludzi idealnych. Nikt nie jest idealny. My możemy starać się być dobrymi ludźmi, tak? I to już jest dobre. Mieć wgląd w to, co robimy, jak się zachowujemy, reagować na to, że ktoś powie do mnie, wiesz co, jest mi przykro, gdy ty tak do mnie mówisz. I ja na to reaguję, mówię, aha, to przepraszam, nie wiedziałam, nie będę tak mówić. Ale gdy ktoś mówi na takie słowa, by zareagował, nie przesadzaj, nie wymyślaj, tak? No to nie, to w tym momencie przez tą osobę przemawia pewien, no nie wiem, egoizm i to, że w ogóle nie ma ochoty zobaczyć drugiego człowieka. Tak, bo każdy też ma różną skalę i nie możemy porównywać. Tak. Dla kogoś to może być przykre, dla innej osoby zaś nie. A powiedz, w jaki sposób możemy odróżnić takie zdrowe poczucie własnej wartości od teraz bardzo popularnego narcystyzmu czy tam egoizmu, który wszędzie tak rozpływa się w tych mediach społecznościowych, że już mówimy, on na pewno jest narcyzem, albo właśnie tak, ona jest tak, egoistką. Tak. My zdecydowanie nadużywamy tego słowa, narcyz i narcyz. To jest w ogóle nadużywanie, więc to też chciałabym, żeby to zobaczyć. Natomiast to jest tak, że powinna być u każdego człowieka dbałość o siebie, o swoje potrzeby. I dbałością o swoje potrzeby, ta dbałość to nie jest egoizm. Natomiast niestety nam się często zarzuca egoizm. Czyli jeżeli ja powiem tak, że ja potrzebuję odpocząć i nie mogę zrobić czegoś, o co ktoś mnie prosi, ponieważ jest to, czuję, że to jest dla mnie za dużo, tak? Mogę tak czuć? Mogę. A ktoś powie do mnie, nie, ty jesteś egoistką, bo ty tego dla mnie nie zrobisz. I słysząc te słowa, wiele osób powie, no dobra, to zrobię to dla ciebie. Natomiast koszt, który poniosą przy tym, może być bardzo duży. I teraz tu nie chodzi o to, żeby ludziom nie pomagać, wręcz przeciwnie, pomagać. Tylko nie nadużywając siebie, by zobaczyć, czy to, że ja dzisiaj nie wiem, zostanę po pracy i zrobię coś dla tej osoby, czy ja mam na to przestrzeń, czy ja mam na to siłę, bo czasami w obawie, że zostaniemy właśnie oskarżeni o egoizm, to robimy różne rzeczy dla ludzi, zaniedbując siebie, zaniedbując odpoczynek, tak? I mi, powiem szczerze, zdarzało się to kiedyś bardzo często. Ja sobie myślę tak, ja nie mam czasu, żeby usiąść z książką, a uwielbiam czytać, nie mam czasu, bo jest tyle osób, które prosi mnie o różne rzeczy, a ja to dla nich robię, bo nie chcę sprawić im przykrości, bo nie chcę, żeby uznali, że jestem egoistką, bo jako psycholożka to powinnam. I sobie myślę, no nie, jak to jest, że ja w ciągu dnia nie mam chwili dla siebie, realizując czyjeś potrzeby. Więc tu o to chodzi, żeby zobaczyć, na którym miejscu w moim życiu jestem ja. Bardzo często jest u kobiet, że właśnie jest, nie wiem, dzieci, mąż, rodzice, przyjaciółka, szef, a ja totalnie na szarym końcu. I tak absolutnie być nie powinno. Egoizm taki, powiem tak, osoba, która jest naprawdę egoistyczna, to nie myśli w ogóle o drugim człowieku. Ma na uwadze tylko i wyłącznie swoje dobro i nie reaguje na to, że inna osoba ma też jakieś potrzeby. Jeżeli chodzi z kolei o osoby takie narcystyczne, to one nie widzą nikogo poza sobą. Czyli jeżeli ja do tej osoby właśnie powiedziałabym, że to, co mówisz, sprawia mi przykrość, to ta osoba mnie wyśmieje, tak? I zacznie rzucać jakimiś inwektywami, że jakaś jestem nienormalna, głupia, przewrażliwiona, że mam sobie dać na luz, bo nie będzie chciała mieć wglądu w to, że to może mnie ranić. Albo powie mi wprost, to nie może być ci przykro. A to są moje uczucia. Nie, to coś, ty jesteś nienormalna, że tak masz. Nie? Czyli nie ma tu przestrzeni na to, żeby widzieć mnie jako człowieka. I to już jest niezdrowe. Tak więc, tak podsumowując to, to pomagajmy innym osobom, natomiast też chodzi o to, żeby widzieć siebie. Żebym ja była w moim życiu dla siebie ważna. I pamiętajmy, że poczucie własnej wartości nie powinno zależeć od tego, co inni myślą o nas, ale to ta nasza relacja ze sobą decyduje o naszej wartości. Dziękujemy za dziś. Bądźcie z nami. Dziękuję bardzo.